ciudadanos. Szczęść Boże! Daj Boże! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moje serce się raduje. Jestem facetem, ale płakać mi się chce ze szczęścia, że wreszcie żeśmy się obudzili jako Polacy, jako polscy pracownicy. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Co mi w tym momencie przychodzi na myśl, to zacytować słowa z pieśni Barda Solidarności Mury, które dla nas, dla członków Solidarności są bardzo ważne. Aż zobaczyli, ilu ich, poczuli siłę i czas. I właśnie nadszedł ten czas. I ta siła, którą dzisiaj pokazujemy tutaj w Warszawie, ale siłę pokojową. Przyjechaliśmy tutaj wykrzyczeć dość lekceważenia polskich pracowników, dość lekceważenia polskiego społeczeństwa. Chcemy szacunku dla nas, dla obywateli tego kraju. Politycy jednak uważają inaczej. Politycy, którzy obecnie sprawują władzę, którzy żyją sami dla siebie, którzy uważają, że mają monopol na władzę, a my mamy być tylko wołami wyborczymi i do pracy w naszym kraju. Na to pozwolić nie możemy, dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj w Warszawie. Słyszymy z różnych przekazów, czy to polityków, czy to pana premiera, o co im chodzi. Przecież wszystko jest w porządku. Ich postulaty kosztowałyby polski budżet 150 miliardów złotych. Skąd te wyliczenia? Nie wierzcie w to. Jakie 150 miliardów złotych? To jest tylko propaganda tej koalicji polityczno-biznesowej, która chce mieć z nas niewolników w naszym kraju. Na to zgody nie będzie. Czy my chcemy coś szczególnego? Nie. Czy płaca minimalna na poziomie 1600 zł to jest gwiazdka z nieba? Coraz więcej mamy polskich pracowników, którzy pracują, a są wykluczeni. Wykluczeni społecznie. Nie mogą końca z końcem związać. To na pewno nie będzie drożej kosztować polskiego budżetu. Nie drożej niż wyliczenia pana Kłamczucha, ministra Rostowskiego, który tak manipuluje polskim budżetem. Mówi się z różnych przekazów, a zapomnijcie już o podwyższeniu wieku emerytalnego. Uciszyło się, nic się nie uciszyło. To była dopiero obłuda polityków. Mówili, że to robią dla was, dla społeczeństwa, szczególnie dla kobiet. Będziecie dłużej pracowały, będziecie miały większą emeryturę. To jest obłuda, bo widzimy, o co chodziło. Chodziło o to, żebyśmy pracowali aż do śmierci albo szybciej umarli z głodu, bo widzicie, co się dzieje z systemem emerytalnym. Mówią, że trzeba dłużej pracować. Tylko co się dzieje?
52% Polaków pracujących, którzy wprowadzają podatek dochodowy, płaci składki emerytalno-rentowe. Patrzę tu na ludzi młodych i tutaj te tysiące młodych ludzi, których przyjechało. 75% z nich jako absolwenci pierwszą pracę, którą podejmują, mają na umowach śmieciowych, więc jak sobie mają odkładać na emerytury? Pytam się. Niech odpowiedzą na to rządzący. Pamiętajcie, nie dajcie sobie wmówić jednego, że lepsza umowa śmieciowa niż w ogóle. Pewne standardy obowiązują. Jesteśmy krajem Unii Europejskiej. Przed chwilą mówił zastępca sekretarza generalnego Józef Niemiec. Standardy europejskie, tak jak niemiecki pracownik, tak jak francuski pracownik, wmawiają nam, że elastyczny czas pracy pozwoli na więcej miejsc pracy. Nie! Staniemy się pracownikami na rozkaz. Staniemy się niewolnikami w własnym kraju. Popatrzmy na Hiszpanię, Włochy, Grecję. Tam jest najbardziej elastyczny czas pracy. I co? Bezrobocie na poziomie 38-40%. Także nie dajmy sobie wmówić tych głupstw. Kochani, to jest dla nas szczególny moment, szczególny dzień, a tak właściwie te dni. Przyjechaliśmy tu w konkretnym celu, w konkretnych postulatach. Te, o których my mówiliśmy i moi przedmówcy, ale dzisiaj są tutaj nie tylko pracujący, są też pracodawcy, są też przedsiębiorcy. Są wszyscy, którzy czują się lekceważeni. My dzisiaj tu także jesteśmy w imieniu polskich przedsiębiorców i pracodawców. Tych, którzy mówią, panie przewodniczący, my jesteśmy frajerami, bo przegrywamy kolejne przetargi zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych tylko dlatego, że przestrzegamy prawa pracy, ustawy o związkach zawodowych, ustawy o funduszu socjalnym, a wykrywają te złodziejaszki, te podstawione słupy, a później zatrudniają pracowników na czarno. I rząd nic z tym nie robi. Wszystko się im musi bilansować. Nawet by chcieli na bezrobotnym zarobić, pracownik na bezrobotnym by chcieli zarobić. Służba zdrowia musi przynosić zyski. W szkołach też muszą być zyski. To są właśnie liberałowie. Nasi lekarze wspaniali, nasze pielęgniarki, salowe, wszyscy pracownicy służby zdrowia chcą pracować i chcą się opiekować chorymi. Tylko co? Narodowy Fundusz Zdrowia mówi, nie ma pieniędzy. A na przyszły rok w budżetu państwa jest o 100 milionów mniej środków na służbę zdrowia. A ludzie umierają w poczekalniach. Kolejki do specjalistów już są zajęte na cały rok 2014. W jakim my kraju żyjemy? Unii Europejskiej. Nauczyciele chcą uczyć nasze dzieci, ale z roku na rok zwalnia się ich z pracy. W ubiegłym roku prawie 8 tysięcy, w tym roku kolejne 7,5 tysiąca nauczycieli wyrzuca się z pracy. Tylko dlatego, że brakuje pieniędzy na zdrowie, na oświatę, na młodych, dla emerytów. Nie może brakować pieniędzy, bo to jest najważniejsze dla naszego kraju, dla naszej ojczyzny.
Mówimy o młodych. Pan prezydent Bronisław Komorowski organizuje konferencję za konferencją. Rząd pochyla się nad polską demografią. Co tutaj zrobić, żeby młodzi ludzie chcieli posiadać dzieci albo więcej dzieci? To jest takie proste. Jeżeli młodzi ludzie, młodzi małżonkowie będą mieli bezpieczeństwo socjalne i stabilizację zawodową, to będą chcieli mieć dzieci. Przecież to takie jest proste.